kto przeczytał historię filozofii Tatarkiewicza, ma, można powiedzieć, pewien mętlik w głowie. Jeden twierdził tak, drugi jeszcze inaczej. Co z tym zrobić? Czy jest jakiś klucz do historii filozofii? Bo z drugiej strony nawet ci, którzy są tam wymienieni, no to byli mimo wszystko geniusze ludzkości. Absolutnie. Absolutnie geniusze. Czy oni w związku z tym nie mogliby się dogadać? Wątpię, czy by się mogli dogadać. Najtrudniej dogadanie się z geniuszami. Widzieliśmy, ile trwało dogadywanie się z Związku Radzieckiego z Ameryką, aż jeden z nich przestał istnieć. Tak samo i w filozofii z tymi geniuszami. Gdyby się dogadali, to by przestali istnieć. I przynajmniej jeden z nich by przestał istnieć. Żeby zrozumieć filozofię, trzeba sobie zdać sprawę, że my mamy właściwie do czynienia z trzema wielkimi dziedzinami filozoficznej interpretacji. Mianowicie byt, czyli rzeczywistość. Gdy filozofia chciała wyjaśnić rzeczywistość. I on trwał do Descartes, do czasów Kartezjusza. I to jest filozofia typu wyjaśniania. Drugi okres to jest okres, prawda, gdy filozofia stała się przedmiotem filozofii, stała się idea. Przecież Kartezjusz wyraźnie powiedział, że punktem archimedesowym myślenia jest jego idea jasna i wyraźna. O wszystkim mogę zwątpić, ale nie mogę zwątpić o moim myśleniu. Kartezjusz, który 11 listopada 1619 roku w Wirtemberdze miał to wielkie przeżycie, gdy siedział przed kominkiem i jako kiepski tam zresztą żołnierz w wojnie 30-letniej ciągle przeżywał stany halucynacji albo stany snu i obudzenia się, postawił sobie pytanie, że właściwie co jest prawdziwe, jeśli może, a nuż całe moje poznanie, cała ludzkość jest tak w takiej sytuacji, jak ja w tej chwili przed tym kominkiem, że nie wie, kiedy poznaje, a kiedy mu się sen jawi. I dlatego, żeby uwolnić się od wszelkich halucynacji, od wszelkich powątpiewań w myśleniu, trzeba sięgnąć do przedmiotem myślenia, uczynić samą ideą. I od tej chwili filozofia przestała się zajmować światem, ale zajęła się ideą świata, ideą człowieka, ideą każdej rzeczy. Idea jest we mnie dana, jest jasna i wyraźna i każdą ideę można zanalizować. Jeśli idea jest mętna, to znaczy, że nie ma idei. I bardzo łatwo wyrzucić, wykastrować całą rzeczywistość, co się nie da sprowadzić do idei jasnej i wyraźnej. I otóż Kartezjusz zamknął świat w obrębie idei, a idee są w obrębie podmiotu. Kartezjusz jest ojcem filozofii podmiotowej i ona trwa właśnie jako filozofia podmiotu przejawiająca się w analizie idei, czy to idei konkretnych, zmysłowych w empiryzmie angielskim, czy analizą poznania już, czy analizą idei takiej, jakie pojawiła się u Kanta, jako w naoczności, jako empfindung, która sama z siebie jest niezrozumiała i trzeba ją dopiero umieścić w świetle apriorycznych kategorii dla zmysłów czasu i przestrzeni, dla rozumu w świetle 12 kategorii. Czy to potem jest analizą, prawda, idei bytu i niebytu, jak u Hegla, i doprowadzenia do całego olbrzymiego panlogistycznego rozwoju systemu, czy to do analizy czystej świadomości, jak później to nastąpiło u fenomenologii. To jest drugi etap, który do dziś dnia trwa. I trzeci krąg filozofii to jest filozofia języka. A więc język jest narzędziem, posługiwaniem się, ale właśnie szkoła analityczna, szczególnie Wittgenstein, do dziś dnia analizują język ludzki, zwłaszcza język ten naturalny, po to, aby uwolnić człowieka od pseudoproblemów z jednej strony, a później poprzez analizę wskazać wartość postawionego pytania i wskazać na granicę rozumienia tego rodzaju pytania. Otóż, jeśli my zrozumiemy, że mamy do czynienia z trzema kręgami filozoficznego myślenia, a więc myślenia przedmiotowego, filozofii bytu, filozofii idei, to już jest apriorizm, i filozofii języka,
No to rzecz jasna, że te trzy typy filozofii będą zupełnie różne pytania, różne metody i różne rozumienie tej filozofii. A w filozofii bytu będzie zupełnie co innego, jeśli ja ten byt będę rozumiał w świetle a priorycznych, utworzonych przeze mnie pojęć dowolnych, a zupełnie co innego, jeśli go będę analizował w sytuacji wyjściowej poznania, bezznakowej, a więc gdy mnie rzeczywistość będzie interesowała jako istniejąca i istniejąca rzeczywistość będzie mnie ciągle zmuszała do kontaktu z rzeczywistością i do usprawiedliwienia moich twierdzeń poprzez stwierdzone istniejące stany rzeczy. Z uwagi na pewną koncepcję człowieka mamy do czynienia z określoną kulturą, jak też organizowaniem społeczeństw, państwa i tak dalej. Wystarczy, że jakiś polityk przejmie się myślą utworzoną przez filozofa na temat człowieka i jego relacji do społeczeństwa i zacznie ją wcielać w życie, to skutki na siebie długo nie będą czekać, czego doświadczyliśmy już w XX wieku w sposób szczególny, gdzie wskutek pewnych prekoncepcji zaczęto ludzi więzić, mordować. I teraz rzecz ciekawa. W okresie powojennym, w okresie, kiedy panował stalinizm, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wytworzyła się grupa ludzi, którzy wypracowali pewną koncepcję człowieka. I nie tylko, ale całej filozofii, na tym tle człowieka w szczególności. W szczególności i obecnie ta koncepcja jest, byśmy powiedzieli, żywa i promieniuje na cały świat. Od strony naukowo-akademickiej za pośrednictwem ojca właśnie profesora, ten podręcznik, jaki ojciec napisał o człowieku, jest podręcznikiem w Stanach Zjednoczonych, a z drugiej strony, jakby to powiedzieć, kolega ojca po fachu, obecny papież. Za wiele powiedzieć kolega, był kolegą. Obecny papież. To rozumienie człowieka, jakie zostało wypracowane w latach 50., w tej chwili rozgłasza i obwieszcza po całym świecie. Tak. Otóż właśnie, to było bardzo ciekawe przeżycie w naszym uniwersytecie, gdyśmy dostrzegli, że te wszystkie straszne zjawiska, które nastąpiły w czasie wojny, trwania wojny, a więc więzienia człowieka, mordowanie, zarówno po stronie niemieckiej w Oświęcimiu, czy po stronie sowieckiej, prawda, wszystkie te gulagi, o którychśmy zupełnie dobrze wiedzieli. Zdaliśmy sobie sprawę, że tego rodzaju wypadki nie są jakieś przypadkowe, czysto tylko polityczne, że one są następstwem światopoglądowym. Następstwem są wcielaniem pewnych idei, pewnych prekoncepcji. Zresztą o tym wyraźnie mówiono. To materializm dialektyczny miał być tą jedynie naukową ideologią, która miała kierować umysłami ludzkości. I wtedy myśmy z kolegami, a więc z profesorem Świeżackim, Stefanem, z Jerzym Kalinowskim, który teraz jest w Paryżu, z nieboszczykiem Stachem Kamińskim, profesorem, później trochę Marianem Kurdziałkiem, doszedł później do nas Karol Wojtyła. Myśmy zaczęli zupełnie świadomie opracowywać filozofię, a szczególnie filozofię człowieka, wracając do źródeł, uwzględniając cały dorobek kultury zachodnioeuropejskiej i doświadczenie ostatnich lat. I wskutek tego, przez powrót do źródeł z jednej strony, z drugiej strony przez nachylenie pewne metodologiczne, tym zwłaszcza kierował profesor Kalinowski, później Kamiński, przez uwzględnienie przeżyć moralnych, tutaj Karol Wojtyła, po prostu przez nasze dyskusje, prace, najpierw wykładane, a później pisane, publikowane, doszliśmy do tego, co się później nazwało Lubelską Szkołą Filozoficzną, która jest chyba, jak powiedział pan, bardziej znaną za granicą, aniżeli w Polsce. Przypomina sobie pan, że byliśmy lat temu, sześć w Ameryce, w Baltimore, gdzie na kongresie filozoficznym przyjęto właściwie Szkołę Lubelską jako do pewnego stopnia obowiązującą w ACPA, w America's Catholic Philosophical Association. I później nagrywaliśmy do telewizji amerykańskiej w Kenoszy problematykę człowieka. Niezależnie od tych właśnie spraw, które się dokonały i które pomogły nam jednak i doprecyzować, i przezwyciężyć tego rodzaju nurty, zrozumieliśmy, że nie ma co dyskutować.
bo z kim dyskutować? Wobec tego trzeba alternatywne dawać rozwiązanie, uzasadnione. I w tym kierunkuśmy poszli, wstrzymując się zupełnie celowo od pewnych niepotrzebnych dyskusji, krzykliwych niekiedy, a koncentrując się w pracy. I o to chodzi, że najciekawszym w tym wszystkim zagadnieniu był niewątpliwie człowiek, bo my sami ludzie dla siebie jesteśmy ciągle kimś najciekawszym. Bo to ciągle człowiek jest tym podmiotem i polityki, człowiek jest podmiotem działań gospodarczych, działań społecznych. No i sam dla siebie jest tą najwyższą wartością. Otóż zauważamy, że współczesne nurty filozoficzne są grosso modo, są pewnym, jakby powiedzieć, powtórzeniem już to stanowiska platońskiego, gdzie człowiek był pojęty jako duch wcielony w ciało, za karę oczywiście, i jedynym jego marzeniem człowieka jako ducha wcielonego było uwolnienie się przy pomocy filozofii, zbawienie się przy pomocy filozofii i uwolnienie się od ciała, ku czemu zresztą mu państwo miało solidnie pomóc. Z drugiej strony była tendencja materializująca, realistyczna, materializująca Arystotelesa, gdzie człowiek był pomyślany jako ostatni ewolut w świecie podksiężycowym. Człowiek miał duszę, nawet kontakt z intelektem, może boskim, może kosmicznym, używał rozumu, bo przecież Arystoteles był uczniem Platona i zdolnym uczniem i dostrzegał te wszystkie elementy, które u Platona wystąpiły, ale jednak koncepcja jego była materialistyczna. I właśnie dzisiaj zauważamy te dwie wielkie tendencje. Już to traktowanie człowieka jako ducha, dzisiaj byśmy powiedzieli świadomość, już to jako materię, prawda, w różnych postaciach. I gdy się przypatrzymy sytuacji współczesnej, no to sprowadzenie człowieka do świadomości, to ono już od dawna się dokonuje przez kartezjanizm, przez ujęcie człowieka jako aparatu czysto poznawczego. To i empiryzm angielski, i kantyzm, i neokantyzm, i fenomenologia. Ku temu zmierza koncepcja Maxa Schellera, gdzie człowieka pojmuje się jako miejsce, w którym się spełnia sam Bóg. A więc redukcja pewnych realnych czynników do tego, co wydaje się być zasadniczym, a więc do świadomości. I człowiek miałby być tą czystą świadomością, czystą mniej lub bardziej, jednak świadomością. I to są te tendencje, które dzisiaj panują w dużej mierze. A z drugiej strony pod wpływem nauk szczegółowych, nauk przyrodniczych, próbuje się człowieka zredukować do materii, do tak, ciała ożywionego wprawdzie, ale którego funkcjonowanie w postaci aktów wyższych, duchowych, jakie mamy na myśli, gdy mówimy o poznaniu intelektualnym, refleksyjnym, o miłości, o wolności, próbuje się to uzasadnić poprzez pewien przepływ materii. Tak. I tu jest głównie właśnie, gdy popatrzymy na dzisiejszą koncepcję niby naukową, tak zwaną Freuda, gdzie człowiek jest zasadniczo pojęty jako id, bo przecież stany nadświadomości, stany superego, czy stany świadomości są czymś wtórnym w stosunku do idu, w stosunku do tej bazy biologicznej, i właściwie człowieka redukuje się do bazy biologicznej tylko. A to wszystko tłumaczy się tylko jako pewne nadzjawisko. Czy gdy później popatrzymy w strukturalizmie, znowu człowiek, Claude Lévi-Strauss, w jego Pensée Sauvage, na końcu wyznaje całkiem śmiało, że trzeba zasadniczo uderzyć w ludzką transcendencję i że tym, co rządzi ostatecznie światem i człowiekiem, to jest zasada przypadkowości, a więc negacja wszelkiej racjonalności, bo przecież przypadkowość występuje przeciwko i tożsamości, i sprzeczności, i zalążkom wszelkiej racjonalności. I tu, jeśli mogę ojcu przerwać, na tle takich właśnie wizji człowieka widzimy, jak one są później praktycznie wykorzystywane w postaci na przykład atakowania człowieka. Oczywiście to zrobił świetnie materializm dialektyczny. I przez mass media uderzanie w jego podświadomość, czyli uderzanie w siły biologiczne, więc w pożądanie i w popędliwość. Więc mamy z jednej strony seks, z drugiej strony jego mościa latającego z karabelą coraz większą. I w ten sposób próbuje się człowieka od wewnątrz, atakując podświadomość,
odebrać mu zdolność używania rozumu, a tym samym i woli. A więc, mimo że formalnie jest wolny, istnieje w państwie demokratycznym, to on z tej wolności nie jest zdolny korzystać. I to są te praktyczne aplikacje wykorzystania pewnych teorii coś więcej jeszcze, mianowicie, że następuje nawet sakralizacja pewna materii w kierunkach nawet wydawałoby się spirytualistycznych, wręcz katolickich, zakonnych, Teilhard de Chardin, jezuita znany, zresztą bardzo wybitny i bardzo pobożny człowiek, do którego należy się z całym szacunkiem odnosić. Jednak tutaj wpadł w pewien pankosmizm i panenteizm, gdzie rozwój, ciągle ewolucja materii świata, aż miała doprowadzić do powstania tego drzewa, a tym drzewem jest człowiek, na którym można było zaszczepić słowo wcielone Boga, a to wszystko było koniecznościowy rozwój. I dlatego ta koncepcja Teilhard de Chardina, zresztą nabudowana w dużej mierze na heglowskich pomysłach dialektyki, na procesualizmie Whiteheada, ta koncepcja jest tak bardzo chwytliwą dla naukowców. A to właśnie mass media, szczególnie telewizja, radio, gdy zaczyna uderzać jednostronnie, powoduje skrzywienie psychiki ludzkiej. I jesteśmy dzisiaj naprawdę zagrożeni. Zagrożeni. Przez mass media. I trzeba sobie wrócić z powrotem do podstawowych naszych wizji człowieka, by zdać sobie sprawę, skąd płyną nasze zagrożenia. I tutaj wobec tego zamiast dyskutować i zamiast kłócić się, bo to do niczego nie doprowadzi, trzeba przedstawić wizję normalną, uzasadnioną. Wizję człowieka. Kim jest człowiek? Jak mówią Amerykanie, which is image of man. Nie zawsze ludzie zdają sobie sprawę z tego, że jest różnica między faktem i jego wyjaśnianiem. I teraz, sugerując się pewnymi interesującymi faktami spostrzeżonymi przez jakąś wybitną postać, filozofa, teologa czy kogoś jeszcze, sądzą, że również wyjaśnianie jest słuszne. Przykładem może być Max Scheler, który znakomicie potrafił dostrzec pewne fakty związane z transcendencją człowieka wobec natury, wobec świata przyrody, wobec swoich popędów, pożądliwości itd. Niemniej jednak w wyjaśnianiu pośliznął się. Dlatego wydaje mi się, że próbując zrozumieć człowieka, kim jest człowiek, należałoby najpierw ustalić pewne doniosłe fakty, tak, a następnie dać interpretację. Próbować je wytłumaczyć. Tak, oczywiście. I tu chodzi o ustalenie, kim jest człowiek, kim się jawi człowiek. I otóż ten ludzki fakt może być brany dwojako. Może być brany i od zewnątrz, i od wewnątrz. Kim się jawi dla przeciętnego widza, albo jeszcze lepiej powiedzmy, kim by się człowiek jawił dla jakiegoś rzekomego astronauty, który krąży wokół naszej Ziemi z ewentualnych innych planet obdarzonych racjonalnym życiem, w co wątpię, ale zróbmy taką hipotezę. I gdyby ten człowiek, ten astronauta, od jakich 10 tysięcy lat, a więc od epoki końca epoki lodowcowej, krążył naszą Ziemię i obserwował człowieka, za kogo by on miał? Kim byłby człowiek? Jak by się jawił człowiek dla niego? A więc przede wszystkim by się jawił jako swoiste zwierzę, oczywiście, ale zwierzę bardzo dziwne, zwierzę niedostosowane do swego środowiska, zwierzę z brakami, jak Galen powiedział, Mangelswesen, zwierzę z dużymi brakami, brak mu sierści, brak mu uzębienia właściwego, brak mu pazurów, za to wszystko musi nadrobić czym? Swoją kulturą, swoim rozumem, ale najpierw czy to widać? Otóż nawet sama morfologia człowieka jest nieco inna, gdy się bliżej by przypatrzył budowie człowieka, a więc jego pionowe położenie, budowę twarzy, budowę ludzkiej dłoni, ręki. Tu są daleko idące różnice, aczkolwiek analogie w całej naturze stworzonej istnieją. Jednak różnice by zauważył nawet samej morfologii człowieka, nie mówiąc już w zachowaniu się jego. A jakie zachowanie się pierwsze, co by uderzyło go? Przemijcie to, że człowiek jest twórcą narzędzi służących do celów pozabiologicznych.
bo zwierzę potrafi się posługiwać narzędziami dla celów biologicznych, dla rozmnożenia się, prawda? Nawet zwyczajny paw roztacza swój piękny ogon przed samicą w czasie godów. Bociany tańczą, czy inne ptaki tańczą przed godami, a więc posługują się swoistymi narzędziami. Małpa też potrafi posłużyć się kijem w zdobyciu pożywienia, owocu jakiegoś. Ale tu człowiek obserwowany jako to zwierzę posługuje się narzędziami do celów pozabiologicznych. Zwyczajnie znaleziony po drodze kawał kija. On służy od razu do różnych celów. Może służyć do obrony, do podpierania się. Może służyć jako znak danemu drugiemu człowiekowi. Mogą się, dajmy na to, młodzi ludzie umawiający się na jakąś schadzkę umówić. Gdy będę trzymał kij poziomo, znaczy nie przychodź, kij pionowo, proszę przyjść. Dostrzegamy, że człowiek posługuje się narzędziem do celów pozabiologicznych, ale nie tylko to. Ale to narzędzie doskonali w ciągu wieku, w ciągu 10 tysięcy lat. Widzimy, jak niesłychanie nastąpił rozwój narzędzi. A otóż ten rozwój narzędzi dokonuje się gdzie? W zbiorowisku ludzkim, społecznie. A więc dokonuje się w używaniu języka, a więc sygnałów umownych. Dostrzegamy dalej, że to posługiwanie się narzędziami, ono suponuje używanie rozumu. Przecież człowiek wytwarza narzędzia niesłychanie skomplikowane, gdzie trzeba bardzo dokładnie obliczeń matematycznych. Przecież samolot to nie jest worek aluminium i tam jest plan cały, doskonały. Wszystkie te narzędzia są, okazuje się, które człowiek wytwarza, są wcieleniem rozumu, są znakiem używania rozumu. I to dlaczego? Bo jest zespół pojęć koniecznościowo powiązanych, ogólnie ważnych, dla każdego instrumentu dostosowanych. A więc człowiek obserwowany od zewnątrz jawi się jako zwierzę używające rozumu. Coś więcej. Okazuje się, że ten rozum ma inne cechy, ma cechy kontemplatywne. Ludzie się gromadzą w teatrach na słuchanie koncertów. Nic nie wytwarzają, siedzą i co chwilę biją brawo słuchając. Gromadzą się po kościołach, chodzą na pielgrzymki. Czy do Rzymu, czy do Lourdes, czy do Jerozolimy, czy do celów, do wielkie pielgrzymki muzułmańskie i islamskie, do celów ich świętych. A więc to są, suponują pewne poznanie kontemplatywne, bezinteresowne. Co więcej, gdy patrzymy z zewnątrz na człowieka, jeszcze zauważamy, że u niego refleksje, zauważamy cmentarze. Fakt, że ludzie tylko budują cmentarz, świadczy o tym, że i mają refleksję nad sensem swego życia, nad pamięcią, którą przekazują w postaci pomników, a więc w jakiś sposób suponują inny sposób trwania jeszcze, aniżeli tylko ten biologiczny. Tego wszystkiego u zwierząt nie zauważamy. To jest fakt człowieka widziany od zewnątrz. I ten fakt trzeba wyjaśnić. To jest podstawowa sprawa. Wszystko to, co jest poza człowiekiem, jest przedmiotem naszego poznania, naszych analiz. Tymczasem w przypadku człowieka spotykamy się z sytuacją dość niezwykłą, mianowicie człowiek może poznać siebie od wewnątrz, do tego stopnia, że dostrzega różnicę siebie od kogoś innego. Poznając przyrodę, przeważnie poznają ją ogólnie, gatunkowo. To są lisy, to są ptaki, to są fiołki. Natomiast siebie poznaje jako byt unikalny, jedyny. I teraz właśnie jako ja. Poznaję siebie jako jaźń, jako właśnie ja. I to jest niesłychanie ciekawe. To jest ten drugi moment dostrzeżenia faktu ludzkiego, który trzeba wyjaśnić. I to jest niezwykłe, że przy próbie wytłumaczenia, co to jest ja, czy kto to jest ja, wielu filozofów rozbiło głowę. A oczywiście, że tak, bo podeszło do tego a priori. Dobrze nie ustaliło faktów, jakie się jawią w doświadczeniu wewnętrznym. Otóż bardzo jest ciekawe, że to właśnie pierwszy raz święty Tomasz z Akwinu zwrócił uwagę na możliwość doświadczenia wewnętrznego. Do tej pory, jeśli posługiwało się wyrażeniem doświadczenia, empiria, było to wyrażenie arystotelesowskie na oznaczenie rezultatu poznania zmysłowego. Tomasz po raz pierwszy mówi experitur enim unus quisque se ipsum esse idem qui intelligit et sentit. Doświadcza człowiek samego siebie jako tego, który zarazem
poznaje intelektualnie i czuje zmysłowo. A więc pojęcie doświadczenia przeniósł na człowieka z poznania zmysłowego na poznanie wewnętrzne, intelektualne, bezpośrednie doświadczenie. Tu jest bardzo coś ciekawego. Tu się spotykamy z drugim, jakby powiedzieć, ujęciem faktu istnienia, ale już nie istnienia świata, istnienia rzeczy, który jest punktem wyjścia w poznaniu filozoficznym rzeczywistości w ogóle, ale uzupełnia tutaj metafizykę, jakby antropologia, akcentując bezpośrednie poznanie w siebie jako ja. I tu widać, jak ważną rolę odgrywa poprawne rozumienie rzeczywistości, bo w momencie, kiedy staniemy na stanowisku, że nasze poznanie jest poznaniem ograniczonym do pojęć, czyli do pewnych treści, próbując wytłumaczyć ja, nigdy nie dojdziemy do ja jako istniejącego, ponieważ istnienia nie ma. A tymczasem to najgłębsze i najbardziej wewnętrzne przeżycie, poznanie człowieka siebie jest przede wszystkim ja istnieję. Tak, o to chodzi. Dlatego, że jak pan słusznie powiedział, istnienia nie ma danych w pojęciach. Jeśli człowiek chce poprzez pojęcia ująć istnienie, to zawsze go zdeformuje, zawsze zrobi z niego zbitkę jakości. Tak jak to się Ingardenowi zdarzyło i w całego szeregu innym panom się podarzyło, że gdy chcieli racjonalnie opracować akt istnienia, robią z tego zbitkę jakości, jakichś cech jakościowych, a istnienie absolutnie nie jest żadną cechą jakościową, tak jak my, istnienie własnego naszego ja nie jest tylko sumą jakości. I otóż właśnie mamy doświadczenie podstawowe ja. Ilekroć, w tej chwili dyskutujemy, ja dyskutuję z panem, ja siedzę przed mikrofonem, ja patrzę przez szybę tam w dal. Otóż w takim wypadku co ciągle stwierdzam? Stwierdzam podmiotowość własną, własnego ja, że istnieję ja. I stwierdzam coś wyłaniające się z ja, tryskające z ja, promieniujące z ja, akty moje. Czym to są akty moje? Moje poznanie, moje widzenie, moje czucie. To ja myślę, to ja kocham, to ja nienawidzę, to ja czuję ból, to ja łaknę, to ja pragnę, to ja się pocę. A więc dostrzegam jaźń jako podmiot, jako podmiot, z którego tryska to wszystko, co mogę nazwać moje. I to ja nie jest mi dane w żadnym pojęciu. Ilekroć usiłuję nawrócić nad tym ja i go uprzedmiotowić, nigdy go nie uprzedmiotowię. Zawsze go pojmuję na gorąco jako ja, które wyłania z siebie akty. Ja jako podmiot. I w tym sensie nie mamy jakiejś analogii w stosunku do poznania rzeczywistości, bo poznając, że coś istnieje, możemy na drodze abstrakcji wyodrębnić co, czym coś jest i że istnieje, prawda? Tak. Natomiast w przypadku poznania samego siebie, gdy sięgamy jakby najgłębiej ja, okazuje się, że od strony treściowej ono nam umyka. Ono jest nam dane ciągle jako istniejące, jako podmiotujące szereg najrozmaitszych fizjologicznych, psychicznych, duchowych aktów. I to ja jest obecne w tych wszystkich aktach moich. Właśnie immanencja ja w tym wszystkim, co robię. A więc właśnie ciągle doświadczamy tej naszej immanencji w naszych wszystkich działaniach. Ta immanencja jest absolutna. Tak dalece, że kiedy dawniej na przykład przewieziono dziecko do chrztu, to ksiądz pisał, ja Władysław tam Dębowski herbu i tak dalej, przytomny, przyniosłem dziecię męskie do chrztu. Właśnie ta przytomność w tym wszystkim, co się dzieje, że to jest ja obecne w tym, co on robi, w myśleniu, w kochaniu, w działaniu, to jest ja obecne. A z drugiej strony to ja transcenduję te wszystkie akty. Ja nie jestem ani sumą tych wszystkich aktów. Ja jestem kimś więcej. Nawet skazaniec skazany na karę śmierci, gdy mu dają ostatnie słowo, on mówi, tak, wysoki sądzie, ja wiem, że to zrobiłem, to źle było, ale gdyby mnie pozwolono żyć, to ja bym teraz wiedział. A więc transcenduje siebie, transcenduje swoje akty zbrodnicze. Tak samo żaden święty nie powiedział, że się już ostatecznie wypowiedział w miłości do Boga. Ciągle wie o tym, że jeszcze go coś więcej czeka. A więc jest nieustannie moment tej podwójnej
obecności ja w aktach moich, momentu obecności, immanencji i transcendencji zarazem. A ja jest mi dane od strony tylko strony istnienia, od strony egzystencjalnej. Ja wiem, że istnieję, ale nigdy nie wiem ostatecznie, kim jestem. Ani o sobie nie mogę dać definicji, ani też nie dam definicji o kimś drugim. To, co pisze w paszporcie, że wzrostu tyle, a tyle, oczy piwne czy oczy szare, prawda, to jeszcze nie jest definicja człowieka, to są tylko cechy zewnętrzne, prawda? A więc ta jaźń, to jest, która jest obecna, to jest to podstawowe doświadczenie bycia człowiekiem. Ja immanentny i ja w aktach moich, ja te akty transcendujące. I to jest to ja metafizyczne. Ja jako podmiot, który z siebie wyłania te wszystkie akta. I to ja jest właśnie bytem osobowym. Ja jest osobą. Mamy doświadczenie osoby w tym właśnie, że doświadczam ja. Osoba to nic innego jak ja natury rozumnej. I dlatego właśnie i na to zwrócił uwagę szczególnie Karol Wojtyła u nas, gdyśmy tutaj prowadzili dyskusję, gdy on pisał osoba i czyn właśnie na podstawowe doświadczenie bytu osobowego, które jest nam dane właśnie w postaci jaźni. Teraz dopiero ustaliliśmy, prawda, fakty. Fakt widziany od zewnątrz, prawda, że to jest zwierzę rozumne, jakieś tworzące narzędzia, a więc posługujące się rozumem, a więc pojęciami ogólnymi, koniecznymi, prawda, orzekającymi jednoznacznie o rzeczywistości, że posługuje się poznaniem kontemplatywnym, estetycznym, posługuje się poznaniem refleksywnym, ale od wewnątrz jeszcze jest, mamy też doświadczenia człowieka w tej sytuacji macierzystej bycia człowiekiem, kiedy ja doświadczam siebie jako źródło czynności moich. I to daje podstawę teraz do teorii człowieka. Na tle tych omówionych tu faktów ludzkich widać, na czym polegał poślizg platonizmu. Na tym, że dostrzegając transcendencję człowieka względem, nazwijmy to, ciała, nie wzięto pod uwagę właśnie immanencji. Immanencji człowieka w jego aktach i w jego ciele, bo to jest moje ciało, moje akty. Tak. Z drugiej strony, jeśli chodzi o Arystotelesa, to przy braku wyakcentowania tego momentu ja podmiotującego, ja, którym jestem ja, a nie ktoś inny, w arystotelizmie, który później zapłodnił cały ten sposób panteistycznego czy panenteistycznego rozumienia człowieka, świata i Boga, zatracono moment indywidualności transcendującej. Były wskazane momenty niematerialne i duchowe, ale one od strony indywidualnej rozpłynęły się w absolucie, w przyrodzie, nie wiadomo w czym. I otóż właśnie, dlaczego tak się stało? Skoro mamy to doświadczenie faktu ludzkiego od zewnątrz, od wewnątrz widzianego, rodzi się potrzeba interpretacji. I pojawiły się właśnie to, co pan w tej chwili powiedział, dwie wielkie interpretacje. Jak to jest możliwe, by była jedna jaźń jako źródło tak różnorodnych działań? Jakie są działania somatyczne? Ja się pocę, ja trawię, ja wydalam. I działania psychiczne normalne, widzę, słyszę, i działanie psychiczne wyższe. Rozumiem, kocham, nienawidzę. A więc jak to się dzieje? Jedno źródło działania trzeba i na wytłumaczenie jednego źródła działania, to jedno źródło działania w człowieku, który jest źródłem działań i somatycznych, i psychicznych niższych, i psychicznych wyższych, nazwano psychę, źródło życia, które później nazwano duszą. Ale duszę ma i drzewo, bo jest źródłem działania wegetatywnego, duszę ma i zwierzę, bo jest źródłem działania wegetatywnego i sensualnego, i duszę ma człowiek, który też jest źródło działania wegetatywnego, bo tak jak roślina, prawda, trawi, rozmnaża się i rośnie, jest ta sama dusza źródłem działania jego sensualnego, bo widzi, słyszy, i intelektualnego, bo ten sam człowiek, który, prawda, trawi, ten sam człowiek też rozumie i robi refleksję nad swoimi czynami. Więc tu od razu powstało wyjaśnienie, jakie jest to źródło, dusza, czym ona jest. I właśnie było albo ta pomyłka, pójście w skrajności. Platońskie jest duchem.
Człowiek zawsze istniał, od wieków istniał, jest duchem, bo myśli. A ciało, ano to więzieniem. Soma, sema, ciało to grób, z którego trzeba się wyzwolić. I arystotelesowskie, człowiek jest ewolutem. Dusza jest formą, która się w wyniku prawda, ciągle coraz wyższych form życia aż dochodzi do formy ludzkiej pod wpływem działania piątej sfery, prawda, jeszcze słonecznej, homo generat hominem et sol, to człowiek rodzi człowieka i słońce. Ale dusza jest jednak przemija wraz z ciałem. Otóż to jedno i drugie teorie główne, które do dziś nie panuje, jakśmy przedtem powiedzieli, okazało się niezgodne z faktem podstawowym, jakie zauważamy, faktem doświadczenia wewnętrznego, że mianowicie człowiek jest i immanentny, i transcenduje akty swoje. Platon jest nieprawdziwy, dlatego że nie dostrzegł immanencji jaźni w materii. Dusza była zamknięta w głowie, jako w tym sfajrosie, w tej kuli. Jeszcze były dwie dusze pomocnicze, dusza w piersiach, dusza w wątrobie, która miała swoje działanie, później także i społeczne oddziaływanie na państwo w postaci trzech stanów, stanów rządzących, filozofów, stanów wojowników i stanów chłoporobotników, czy tych, którzy produkują żywność. Arystoteles znowu nie dostrzegł transcendencji. Indywidualnej transcendencji nie dostrzegł, prawda? A tymczasem przecież gdyby dusza była tylko rezultatem przemian organicznych, nigdy by siebie nie ujęła i nigdy by nie ujęła świata, prawda? A więc człowiek przez akty transcendencji, akty refleksji, akty ukazuje tę wewnętrzną transcendencję, która przekreśla arystotelesowską teorię duszy. I dzięki duszy człowiek, niematerialnej duszy, człowiek zdolny jest do ujęcia świata w tym sensie, że uprzedmiotawia świat, tak. Widzi, że nie jest światem, bo dla zwierzęcia świat właściwie jest przedłużeniem. Tak, jest. Z drugiej strony jest zdolny do reflektowania samego siebie. Można to zobaczyć. Oko widzi kolor, ale nie widzi, że widzi. Natomiast człowiek poznaje coś i wie, że poznaje. Tak. Ale ja chciałbym tu podkreślić jedną rzecz, mianowicie, że współcześnie rozumienie duszy pod wpływem i Kartezjusza, i troszkę tak poetycko-religijnym jest mylnie tak, pojęte kontekście. I dlatego trzeba tutaj, to genialne to jest Tomasza rozumienie duszy. To jest jedyne w całej ludzkiej kulturze rozumienie duszy Tomasza z Akwinu, że dusza właśnie, która jedynie koheruje z faktami. I te fakty wyjaśnia, że dusza jest tym samym źródłem działań i materialnych, i niematerialnych, bo jest kim? Jest bytem, który istnieje w sobie sam, a nie istnieje wskutek ewolutu, wskutek ewoluowania się materii. I tu jest, wobec tego tu od razu powstaje problem kreacjonizmu duszy, że dusza jest stworzona. Co to znaczy stworzona? My nie znamy tego treści, co to znaczy stworzona. To jest negatywne wyrażenie na to, że rozumienie duszy istniejącej w sobie, jako podmiotu sobie istniejącego, prawda, który ożywia, czyli organizuje materię do bycia ludzkim ciałem, takie rozumienie duszy jest rozumieniem zupełnie wyjątkowym, czymś, który właśnie z jednej strony jest koheruje z faktami, a z drugiej strony daje szeroką podstawę dla wyjaśnień tych wszystkich czynności moich. Te wszystkie spaczenia, o którym pan przed chwilą wspomniał, czy kartezjańskie, czy później jakieś panteizujące rozumienia duszy, one płyną właśnie z niekoherencji z faktami. To są już pewne rzuty aprioryczne, teoria aprioryczna człowieka. Tych teorii apriorycznych mamy mnóstwo. Jedynie w wyjaśnieniu podanym przez Tomasza ludzkiej duszy jako podmiotu istniejącego samodzielnie w sobie, ale nie działającego samodzielnie, tylko działającego poprzez ciało. Musi sobie zorganizować ciało i organizuje sobie ciało w pierwszej komórce już. I od razu w pierwszej komórce życia ludzkiego już jest
cały kod genetyczny, a wraz z kodem dany jest system działania. W tym kodzie jest, jak mówią, ponad 2 biliony bitów informacyjnych i stworzy się od pierwszej komórki aż po dojrzałe po śmierć ten sam identyczny system działania. Ten sam system działania świadczy o tym samym źródle działania, o tej samej duszy, która istniejąc w sobie nie może działać sama, tylko działa poprzez ciało i działając poprzez ciało powoli wyzwala się, dochodzi do refleksji, czy wówczas, gdy zorganizuje sobie w sposób należyty to ciało i mózg. W żadnym wypadku przedmiotem naszego doświadczenia, tylko nie. Jest tym czynnikiem, który ma tłumaczyć rację jednego działania, jednej podmiotowości tego oto człowieka. Tak, w różnych jego heterogenicznych działaniach i działaniach, które są jednak nacechowane istotną jednością, jednością właśnie podmiotu. Bo bez tego czynnika przecież w człowieku wszystkie te komórki dawno już uległy zmianie, są nowe. Oczywiście, że czyli tak. Na czym oprzeć jego tożsamość. Tak. I to jest ta jakaś genialna wizja człowieka poprzez rozumienie duszy jako źródła działania człowieka, które może to źródło działania działać jedynie poprzez materię, gdy sobie materię organizuje. A więc ciało ludzkie jest niczym innym, tylko funkcją. Jest funkcją materii nieustannie organizowanej i dezorganizowanej dla potrzeb duszy. A więc ciało ludzkie jest więc ciągle, jakby powiedzieć, ożywiane od samego początku, od sfery subatomowej do najbardziej bycia ludzkim ciałem jako takim, jest to jeden organizm kierowany jednym systemem działań zakodowanym już w kodzie genetycznym i wskazujący na jedno źródło, na jedną duszę. I teraz to jest ta wizja generalna. A teraz należałoby zastanowić się, jakie czynności są dla człowieka najważniejsze, jakie czynności są specyficzne dla człowieka, prawda? Które dadzą nam pewną teorię człowieka. Bo to do tej pory jest zasadniczo doświadczenie faktu ludzkiego i jego pierwotne, jakby powiedzieć, zalążkowe wyjaśnienie przez wskazanie na jedno źródło działania, które nazywa się dusza immanentna i transcendująca i która działa organizując sobie ciało i poprzez ciało wyzwala się ludzki duch. W tym porządku możemy chyba zwrócić uwagę przede wszystkim na to, co nazywamy poznaniem intelektualnym, a więc takim, dzięki któremu posiadamy pojęcia, poprzez które rozumiemy i czytamy rzeczywistość. Następnie sądy, w tym głównie sądy egzystencjalne, które pozwalają nam na bezpośredni kontakt z rzeczywistością. Rozumowania, cała nauka przecież jest pewnym układem powiązanych ze sobą sądów orzecznikowych. Czy refleksja, o której wspominaliśmy. Z kolei z drugiej strony, może to było za słabo jeszcze wyakcentowane, widzimy, że człowiek zdolny jest do miłości. W polskim języku jest to tylko jedno słowo miłość, natomiast w łacinie czy w grece mamy kilka różnych słów, które jakby zaznaczają różnicę między porządkiem biologiczno-psychicznym, a właśnie bardziej psychiczno-duchowym. Oczywiście. I to, co najbardziej charakterystyczne jest, że człowiek mimo wielkiego na przykład pragnienia zdolny jest powiedzieć nie i nie napić się wody, tak jak mówiono to o Sokratesie. Czy z drugiej strony zdolny jest do wielkich poświęceń, czego przykłady znajdujemy już w życiu, byśmy powiedzieli, świętych. Więc... No ale po co? Nawet nasza armia oficerska zamordowana w Katyniu i inne. Przecież to jest wielkie poświęcenie. Oni wiedzieli, gdzie idą i jednak siebie złożyli w ofierze. Otóż właśnie, to słusznie pan powiedział, gdy chodzi o działanie poznawcze i działanie pożądawcze, mówiąc grosso modo. Ale z tym, że nasze poznanie, trzeba zwrócić uwagę, że cały system naszego organizmu, od jego atomowych, subatomowych, molekularnych, tkankowych struktur, aż do mózgu, cały system jest przyporządkowany ludzkiemu poznaniu. To ludzkie poznanie, ono przechodzi, ono przenika, ono jest, jakby powiedzieć, wbudowane w cały organizm ludzki, tak samo jak i pożądanie
To jest to samo. I miłość. Jest, to są dwie strony, przez które człowiek interioryzuje świat, wchłania w siebie świat, bogaci się światem poznając i wychodzi z siebie do świata przez miłość. Łączy się ze światem, przetwarza ten świat w kulturze. Więc to są, jakby powiedzieć, dwa potężne prądy, które kiedyś u nas Bolesław Prus nazwał, nie przyjęło się to w języku polskim, ale warto sobie to uświadomić, że on zaproponował taki jako ruch dosiebny i ruch odsiebny. Prawda, nie przyjął się w języku polskim. Bolesław Prus to jakoś chciał na to zwrócić uwagę, że są te w człowieku te dwa zasadnicze ruchy, interioryzację świata przez poznanie. I to poznanie, ono idzie różnymi stopniami. Ono idzie poznanie czucie zmysłowe, poznanie kinestetyczne, poznanie wzrokowe, słuchowe, poznanie wyobrażeniowe, pamięć, poznanie instynktowe. I na tym wszystkim rodzi się w tych aktach poznania, rodzi się duch. Człowiek dostrzega właśnie, co stany konieczne, niezmienne. Takie, które na przykład w matematyce, prawda, od razu się ujawniają w sposób najbardziej wyraźny. Jak to już ktoś mówił, od razu pozna, chociaż nie rozumie, czym jest tysiąc, nie potrafi sobie wyobrazić dziesięciotysięczną boka od prawda, ale widzi od razu różnicę. Wyobraźmy sobie trójkąt i czworokąt, to możemy sobie wyobrazić, ale dziesięciotysięczną bok i 99 tysięcznobok bok my sobie już nie wyobrazimy, a jednak od razu wiemy, że to jest coś innego i inne są funkcje tego rodzaju. Tu od razu poznanie racjonalne, które jest podstawą tworzenia narzędzi skomplikowanych od właśnie chociażby mikrofony, radio, telewizja, gdzie tutaj siedzimy, prawda? To jest ta sprawa. Okazuje się, że nasze pojęcia są niematerialne, bo niemierzalne ani czasem, metrem czasu, ani metrem przestrzennym. A jednak są zrozumiałe. Nasze sądy, które, nasze pojęcia dotykają czego? Samej bytowości rzeczy, tego, że rzecz jest, że istnieje jako jakaś, chociaż nawet ją nie poznam jaka, ale już dostrzegam, że istnieje jako jakaś. To dostrzegam i w pojęciach, głębiej w sądach. Przy poznaniu rozumowym przekształcam moje sądy po to, aby zrozumieć lepiej wewnętrzną strukturę rzeczy samej. Całe moje poznanie jest systemem znaków nastawionych na ujęcie rzeczy, na ujęcie rzeczywistości bytu. A potem refleksja. Jak towarzyszy każdemu memu poznaniu, jak luna nad pożarem, towarzyszy mi refleksja, która mi wskazuje nie tylko na przedmiot mego poznania, na akt, jak ja to robię, ale jeszcze na źródło, skąd to pochodzi. I ja w tej refleksji towarzyszącej, prawda, ciągle ta się refleksja towarzysząca we mnie bogaci. Im dłużej żyję, tym bardziej widzę przedmioty w łonie mojej refleksji już dawno nabytej. A więc gdy widzę, dajmy na to, telefon czy zegarek, to od razu to nie jest pierwotna moja teraz wizja zegarka, tylko już ta wizja w tym całej lunie mojego poznania uprzedniego. A więc z tego tytułu poznanie jest niesłychanie bogate i trzeba tutaj bardzo zabiegów, prawda, zreflektowanych, wyprecyzowanych, by zanalizować akty poznawcze. To jest ogromna dziedzina i teorii poznania, i logiki, i psychologii, i ontologii poznania, gdzie z różnych stron analizujemy ten podstawowy fakt poznania, który decyduje o człowieczeństwo człowieka. Tylko niestety stało się tak, że to poznanie zostało usamodzielnione jako przedmiot analiz i w związku z tym ten niemal cudowny moment, kiedy asymilacja rzeczywistości tej materialnej poza nami jest, prowadzi poprzez naszego ducha i w efekcie wytwór jest już naznaczony tą niematerialnością, naszą duchowością. W momencie, kiedy to się przetnie, a przedmiotem analiz teorii poznania staje się samo poznanie oderwane od rzeczywistości, to w ten sposób nasze rozumienie człowieka i jego bytowości staje jest się zrozumiałe. Zafałszowane, bo zafałszowana została natura poznania. Poznanie takie jest
poprzez znaki dokonuje się przez najpierw jest poznanie podstawowe bezznakowe, ujęcie istnienia rzeczy i istnienia siebie jako ja jest bezznakowe, ciągle mnie gwarantujące kontakt ze światem, a później poznanie znakowe. Całe moje pojęcia są systemem znaków koniecznych, formalnych, przeźroczystych, a później język jest systemem znaków umownych i gdy ja to usamodzielnię, to zniszczę istotną funkcję mowy poznania jako znaku. I właśnie to się dokonało, to, że zniszczono naturę poznania i naturę komunikacji ludzkiej, bo to są znaki ludzkiego ducha. Czyli inaczej mówiąc, zniszczono prawdę. Zniszczono prawdę o człowieku. Komunikacji międzyludzkiej. Stąd właśnie ta komunikacja trafia na bariery, które powodują, że więzi się rozsypują. Tak, oczywiście.